Dzień dobry, tematem mojego referatu są stochastyczne równania różniczkowe wstecz z barierami opcjonalnymi na przestrzeni z ogólną filtracją. Przedstawione wyniki zostały uzyskane we współpracy z Tomaszem Klimciakiem. Rozważamy stochastyczne równania różniczkowe wstecz z dwiema barierami następującej postaci. Spełnione jest następujące równanie. Proces Y jest pomiędzy procesami L i U i chcemy, żeby ta trójka YMR stanowi, była procesami adaptowanymi. Działamy przy następujących założeniach. F jest dowolną filtracją spełniającą standardowe warunki. T jest dowolnym momentem zatrzymania, możliwe, że nieskończonym. Bariery L i U są procesami opcjonalnymi klasy D. Xi jest zmienną losową F -tę mierzalną. Zakładamy, że funkcja F jest progresywnie mierzalna. Szukamy trójki YMR takiej, że M jest lokalnym martyngałem, R jest procesem o skończonej wariacji i proces R działa w sposób minimalny, czyli że ta miara DR jest minimalna i spełnione jest powyższe równanie. Stochastyczne równania różniczkowe z dwiema barierami pierwszy raz pojawiły się w pracy Svitanicza i Karacasa z 1996 roku, i w tamtej pracy autorzy zakładali, że bariery są procesami ciągłymi. Ogólnie większość prac dotyczących równań z barierami rozważa przypadek, w którym bariery są procesami ciągłymi bądź procesami kadlak. Jeśli chodzi o przypadek barier spoza klasy kadlak, powstało tylko kilka prac i ma, możemy tutaj wyróżnić takie prace, w których przedstawiono istnienie i jednoznaczność rozwiązania w następujących przypadkach. Pierwsze trzy prace zakładają, że generator F to funkcja lipcowska, dane były w L2. I horyzont czasowy T był stałą, skończoną, natomiast różnica polegała na rozpatrywaniu różnej filtracji. W pierwszej pracy rozważano filtrację braunowską, tutaj w drugiej filtrację braunowsko-pułasonowską i w trzeciej pracy ogólną filtrację. Warto wspomnieć również o naszej pracy powstałej, powstałej we współpracy z profesorem Słomińskim, gdzie Zakładaliśmy, że generator jest funkcją monotoniczną, bez założeń na wzrost. Dane są w L1. Tutaj też rozważaliśmy skończony horyzont czasowy i, w, i filtrację braunowską. Zanim przejdziemy do definicji rozwiązania z dwiema barierami, zobaczmy definicję rozwiązania równania bez, barierza, bez barier zaproponowaną przez. Tomasza Klimsiaka. Mówimy, że para YM jest rozwiązaniem stochastycznego równania różniczkowego wstecz na odcinku 0T z prawą stroną F i warunkiem końcowym Xi, gdy Y jest procesem regulowanym, M jest lokalnym martyngałem startującym z 0. Mamy następującą całkowalność. Spełnione jest następujące równanie i przy A dążącym do nieskończoności Y. T minimum A zbiega do Xi. Jeżeli chodzi o rozpatrywanie barier opcjonalnych, to właśnie przejście z, z przypadku kadlak na bariery opcjonalne nie jest rzeczą prostą. W ogólności pierwsza współrzędna rozwiązania Y nie będzie procesem kadlak. Mamy taką zależność, że jeżeli rozważamy bariery ciągłe, wówczas ta pierwsza współrzędna rozwiązania będzie procesem ciągłym. Podobnie w przypadku rozważania procesów kadlak, barier kadlak, rozwiązanie będzie procesem kadlak. W przypadku mniej regularnych barier, barier opcjonalnych, nie mamy takiej zależności. Tutaj ta pierwsza współrzędna rozwiązania będzie procesem regulowanym, to znaczy procesem, który w każdym punkcie posiada granice prawostronne i lewostronne. Ponadto warunek minimalności będzie skomplikowany i skrajnie odmienny od y, takiego przypadku klasycznego. W sytuacji rozważania barier ciągłych proces K stanowiący jedną ze składowych rozwiązania odpowiadające za utrzymanie procesu Y powyżej bariery, jeżeli mówimy o równaniach z, jednym, z jedną barierą, to zauważmy, że w takim wypadku ta miara DK będzie, jej nośnik zawierał się w zbiorze, w zbiorze, na którym Y dotyka bariery. Okazuje się, że w przypadku ogólnym, w przypadku barier opcjonalnych sytuacja będzie inna. Okazuje się, że może się zdarzyć nawet iż yy, ta inkluzja będzie wręcz odwrotna. Ponadto, yy, w przypadku barier opcjonalnych, pierwsza współrzędna rozwiązania na ogół nie będzie granicą schematu penalizacyjnego. Yy, w przypadku barier kadlak, to, to jest taka podstawowa metoda dowodowa, że pokazujemy, że ta pierwsza współrzędna rozwiązania jest granicą schematu penalizacyjnego, więc w przypadku barier opcjonalnych musimy korzystać z innych technik dowodowych. Jeżeli mamy proces regulowany, to możemy tutaj wyróżnić prawe i lewe skoki i teraz jeżeli rozważamy proces o skończonej wariacji, który ma rozkład Jordana na dwa procesy, na różnicę procesów rosnących V i V minus, to możemy Wyróżnić tutaj część kadla tych procesów, to znaczy zarówno z procesu V+, jak i V- wycinamy prawe skoki. I spójrzmy teraz na definicję rozwiązania dla jednej bariery opcjonalnej. Mówimy, że trójka YMK jest rozwiązaniem stochastycznego równania różniczkowego na odcinku 0T z prawą stroną F warunkiem końcowym XI, i dolną barierą opcjonalną L. Jeżeli znowu Y jest procesem regulowanym, z tym, że teraz zakładamy dodatkowo, że, że będzie znajdował się powyżej L. Oczywiście M jest lokalnym martyngałem startującym z zera, i w punkcie C, właśnie w równaniu, pojawia się ten dodatkowy składnik. Mamy teraz tutaj jeszcze trzeci proces stanowiący składową rozwiązania. I właśnie ten proces K jest procesem prognozowalnym, rosnącym, startującym z zera, i jest spełniony taki następujący warunek minimalności, który mówi o tym, że proces K działa w pewnym sensie w sposób minimalny, odpowiadając za utrzymanie procesu Y powyżej bariery. Podobnie w przypadku dwóch barier opcjonalnych. Rozwiązanie stanowi trójka YMR. Wymagamy teraz, żeby Y znajdował się pomiędzy dwiema barierami. Zastępujemy proces K w równaniu tym procesem R, który jest procesem prognozowalnym o skończonej wariacji startującym z zera. I tutaj y, warunek minimalności jest następującej postaci. Czyli widzimy, że faktycznie jeżeli mamy rozkład Jordana na różnice procesów R i R, to R odpowiada za utrzymanie procesu Y powyżej bariery L, natomiast R odpowiada za utrzymanie Y poniżej górnej bariery U. Zakładamy, że L i U są adaptowanymi procesami opcjonalnymi klasy D, x jest F tym mierzalną zmienną losową oraz jeżeli chodzi o ten warunek końcowy, to spełnione są następujące nierówności. Zakładamy, że dane są całkowalne, generator jest funkcją nierosnącą i, i brak tutaj jakichkolwiek założeń na wzrost. Ponadto funkcja f jest ciągła ze względu na y i mamy następującą całkowalność na odcinku zarota. Jeżeli rozważymy dwa momenty zatrzymania sigma i tau, to przez takie tau z indeksami sigma małe tau y oznaczamy zbiór wszystkich momentów zatrzymania przyjmujących wartości z przedziału sigma tau ponadto możemy tutaj oznaczyć również zbiór wszystkich momentów zatrzymania i zbiór momentów zatrzymania powyżej jakiegoś ustalonego pułapu przedstawimy teraz definicję nieliniowej wartości oczekiwanej załóżmy że H1 H4 są spełnione Weźmy dwa momenty zatrzymania, alfa i beta, takie, że alfa jest mniejsze, równe niż beta. I EF alfa beta od Xi, czyli nieliniowa wartość oczekiwana, jest zdefiniowana, czy równa się Y alfa, gdzie YM jest jednoznacznym rozwiązaniem y, równania bez barier na odcinku 0 beta. I przejdziemy teraz do twierdzeń o istnieniu i jednoznaczności. Rozwiązania. Załóżmy, że H1, H4 są spełnione. Wówczas istnieje jednoznaczne rozwiązanie równania z dolną barierą, takie, że Y jest klasy D. Jeżeli mamy takie rozwiązanie z dolną barierą, które jest klasy D, to wówczas dla dowolnego momentu zatrzymania mamy następujący wzór, to znaczy możemy powiązać to rozwiązanie z takim zagadnieniem optymalizacyjnym. W sytuacji, w której wiemy, że f od y się całkuje, widzimy, że możemy tutaj tą nieliniową wartość oczekiwaną zastąpić zwykłą wartością oczekiwaną i to f od y wchodzi tutaj do środka. Jeżeli chodzi o twierdzenie twierdzenia o istnieniu i jednoznaczności rozwiązania, dla równań z dwiema barierami, to załóżmy dodatkowy warunek H5, który mówi, że pomiędzy barierami istnieje proces będący różnicą w klasy D, który jest odpowiednio całkowalny, i mamy następujące twierdzenie. Załóżmy, że H1, H4 są spełnione. Wówczas istnieje jednoznaczne rozwiązanie problemu z dwiema barierami, takie, że Y jest klasy D i wariacja tego procesu R. Się całkuje wtedy i tylko wtedy, gdy spełniony jest powyższy warunek H5. Przy założeniu warunków od H1 do H5 istnieje jednoznaczne rozwiązanie równania z dwiema barierami, takie, że Y jest klasy D, y, wariacja procesu R jest całkowalna, M jest martyngałem klasy D i F od Y się całkuje. Jeżeli chodzi o ideę dowodu istnienia rozwiązania, to Rozwiązujemy następujący układ równań, który jest opisany za pomocą odpowiednich obwiedni Snella. Jeżeli zdefiniujemy y jako różnica procesów y1 i y2, otrzymujemy rozwiązanie równania z dwiema barierami. Zauważmy, że powyższy układ możemy zapisać jako układ równań właśnie z, z odpowiednimi dolnymi barierami. I pierwsze zastosowanie. Yy, tej metody, czyli tak zwanej metody dekaplingu miało miejsce w teorii optymalizacyjnej w latach 70. w pracach Bizmuta i Nakulima. Następnie zastępujemy warunek H5 warunkiem Mokobockiego, który mówi, że pomiędzy barierami istnieje specjalny semimartyngał i wówczas mamy następujące twierdzenie. Załóżmy, że są spełnione warunki od H1 do H4 i warunek Mokobockiego. Wówczas istnieje jednoznaczne rozwiązanie równania z dwiema barierami, takie, że y jest klasy D. Czyli widzimy, że przy warunku Mokobockiego nie mamy już y, takich własności całkowych, jeżeli chodzi o rozwiązanie, jak w przypadku zakładania tego warunku H5. Wiemy tylko, że y jest procesem klasy D. Rozważamy. Nieliniową grę Dynkina, to znaczy grę o dwóch graczach, gdzie strategia każdego z nich gdzie strategia każdego z nich jest momentem zatrzymania, a wypłaty graczy są wyrażone w terminach procesów LIU. Pierwszy gracz przyjmuje strategię tau, drugi gracz wybiera strategię Sigma, i w czasie Tau minimum Sigma, to znaczy, gdy gra się kończy, wypłata wynosi. Wypłata jest wyrażona za pomocą nieliniowej wartości oczekiwanej z J, gdzie J jest następującej postaci. Pierwszy gracz celuje w dobór takiego momentu zatrzymania, który tą wypłatę maksymalizuje, a drugi gracz wybiera strategię, która tą powyższą wypłatę minimalizuje. Możemy tutaj również zdefiniować górną i dolną wartość gry. Są to zmienne losowe następującej postaci. I w sytuacji, w której dolna i górna wartość są równe, mówimy, że ta gradynkina ma wartość w tym momencie. Możemy tutaj również przedstawić definicję punktu siodłowego. Jest to para momentów zatrzymania, taka, że spełnione są następujące nierówności. Przy założeniu dodatkowych Własności na bariery mamy następujące twierdzenie. Załóżmy H5. Ponadto, załóżmy, że proces L jest prawostronnie półciągły z góry, a U jest prawostronnie półciągły z dołu. Niech YMR będzie rozwiązaniem równania z dwiema barierami, takim że Y jest klasy D. Wówczas y, dla dowolnego alfa mamy następującą równość: to znaczy, zarówno górna, jak i dolna wartość. Gry odpowiada pierwszej współrzędnej rozwiązania równania z dwiema barierami, i tym samym możemy powiedzieć, że gra dynkina ma wartość. Załóżmy ponadto, że L jest lewostronnie quasi-bułciągły z góry i U jest lewostronnie quasi-bułciągły z dołu. Wówczas dla każdego alfa istnieją punkty siodłowe w momencie alfa dla tej nieliniowej gry dynkina. W tym miejscu przypomnimy definicję procesu kwazji ciągłego. Niech alfa i beta będą momentami zatrzymania takimi, że alfa jest mniejszy lub równy niż beta. Proces opcjonalny L jest lewostronnie kwazji ciągły z góry na alfa beta. Jeżeli dla dowolnego niemalającego ciągu tau n mamy spełnioną następującą nierówność, gdzie tau n zbiega do do tau, Podobnie definiujemy proces, który jest lewostronnie, quasi ciągły z dołu. W przypadku rozważania ogólnych barier, które są tylko procesami opcjonalnymi, może się zdarzyć, że gra nie ma wartości w zbiorze strategii opisanych przez momenty zatrzymania. Dlatego musimy rozważyć tutaj. Taki rozszerzony zbiór strategii, rozszerzoną gredynkę, i w tym celu wprowadzimy najpierw definicję układu zatrzymania. Niech tau będzie momentem zatrzymania i niech h będzie zbiorem Z tau. Układem zatrzymania nazywamy parę tau-h, gdzie zbiór tau równa się dużemu t jest pod zbiorem tego zbioru h. Czyli widzimy, że w tym momencie Zbiór strategii jest opisany nie tylko przez momenty zatrzymania, ale również przez te zbiory. Dlatego możemy odpowiednio zmodyfikować bariery w następujący sposób. Możemy na dopełnieniu tego zbioru H rozpatrywać granicę górną bądź dolną. I wówczas mamy następujące twierdzenie. Załóżmy, że H1 do H4 są spełnione. Niech YMR będzie rozwiązaniem zagadnienia z dwiema barierami. Wówczas dla dowolnego momentu zatrzymania mamy następującą równość. To znaczy tutaj um, faktycznie w tym zbiorze strategii opisanym przez układy zatrzymania grama wartość i też jest równa pierwszej współrzędnej rozwiązania y, równania z dwiema barierami. To wszystko. Dziękuję za uwagę.